Witam Cię serdecznie, mam na imię Martynę i zapraszam Cię na praktykę wzmacniającą. Zacznijmy od siadu na piętach. Prosty kręgosłup. Ramiona rozluźnione, a dłonie spoczywają na udach. Weźmy w tej pozycji kilka wdechów i wydechów. Przygotujmy się do dzisiejszej praktyki. Głęboki wdech i spokojny wydech. Na kolejnym wdechu unosimy dłonie do nieba, a z wydechem odkładamy je na początku maty. Czoło odkładamy również na macie do pozycji dziecka. Kolana możesz dać szerzej, tak aby cała klatka piersiowa się zmieściła. Duże palce stóp stykają się ze sobą, a my pozostajemy w pozycji dziecka na kilka wdechów. Czujemy, jak rozciąga się nasz kręgosłup, rozciągają się i otwierają nasze ramiona. Możesz pomyśleć, w jakiej intencji dziś praktykujesz i przywołać ją do swojego serca. Na kolejnym wdechu przesuwamy dłonie naprzód maty, jeszcze bardziej, tak aby pośladki znalazły się nad kolanami, do pozycji rozciągającego się szczeniaczka. Na kolejnym wdechu przechodzimy do psa z głową do góry, a na wydechu z powrotem do rozciągającego się szczeniaczka. Rozciągamy kręgosłup, otwieramy ramiona. Jeszcze chwilę. Następnie przechodzimy do klęku podpartego i poćwiczymy naszą równowagę. Wyciągamy prawą nogę do tyłu, znajduje się na wysokości biodra, i lewą rękę do przodu. Ćwiczymy naszą równowagę. Jeszcze chwilę, świetnie. I robimy to samo na drugą stronę. Lewa noga, prawa ręka. Jeśli się przewracasz, nie przejmuj się, po prostu wróć do pozycji. Jeszcze raz. Prawa noga, lewa ręka. Świetnie. I lewa ręka, prawa noga. To jest ćwiczenie wzmacniające, równoważące. A teraz małe wyzwanie. Prawa noga w górę i uwaga, prawa ręka w górę. Bardzo trudne ćwiczenie. Odkładamy nogę na matę i robimy to samo na drugą rękę, drugą nogę. Prawa strona, ups. Wracamy do klęku podpartego, wyginamy kręgosłup w krowie i zaokrąglamy do kociego grzbietu. Na wdechu do krowy i z wydechem koci grzbiet. Na kolejnym wdechu podwijamy palce stóp, unosimy biodra w górę i przechodzimy do psa z głową do dołu, wyciągając kręgosłup. Możemy troszeczkę pochodzić w psie, jest to nasz pierwszy pies dzisiaj. Rozgrzewamy nasze nogi. Rozciągamy kręgosłup. A następnie wyciągamy prawą nogę do nieba. I odkładamy między dłoni na początku maty. Przechodzimy do wojownika pierwszego. Biodra prosto, dłonie w górze. Prawe kolano znajduje się nad prawą stopą. Na wydechu odkładamy dłonie na matę. Wycofujemy nogę do psa z głową do dołu. Świetnie. To samo na drugą stronę. Lewa noga w górę. I z wydechem na początek maty między nasze dłonie. Wojownik pierwszy. Prawa noga mocna. Lewe kolano nad lewą kostką. I na wydechu odkładamy dłonie na matę. Wycofujemy stopę do psa z głową do dołu. Świetnie. Wytrzymujemy jeszcze chwilę. Następnie uginamy kolana i przechodzimy albo przeskakujemy na początek maty. Na wdechu prosty kręgosłup, na wydechu do skłonu. Na kolejnym wdechu całym ciałem w górę, z wydechem do pozycji stania. Dłonie na wysokości serca, mogą być też po bokach ciała. Bierzemy w tej pozycji kilka wdechów i kilka spokojnych wydechów. Na kolejnym wdechu dłonie do nieba,
a na wydechu przechodzimy do pozycji krzesła, kolana ugięte, dłonie mogą być wzniesione ku górze nad głową albo złożone jak do modlitwy na wysokości serca. I teraz w takim krześle wykonamy sobie kilka pulsów w górę i do dołu, tak aby wzmocnić nasze pośladki. Zatrzymujemy chwilę, jeszcze kilka pulsów i wracamy do pozycji krzesła, na wydechu do skłonu, na wdechu do połowy w górę prosty kręgosłup i na wydechu przechodzimy do deski, do kija, na wdechu do psa z głową do góry i na wydechu do psa z głową do dołu. Rozciągamy kręgosłup, odpoczywamy chwilę w tej pozycji. Wyciągamy prawą nogę wysoko do nieba, do takiego psa na trzech nogach i odkładamy stopę między naszymi dłońmi do wojownika drugiego. Ręce wyciągnięte. Na wdechu prostujemy nogę, wyciągamy ręce w górę. Na wydechu wojownik drugi. Wdech, prosta noga, wydech, wojownik drugi. Wdech, ręce w górę, wydech, wojownik drugi. Wdech i wydech, wojownik drugi. Dodamy trochę ruchu. Możemy odłożyć naszą dłoń przy prawej stopie, troszeczkę przejść do skrętu. Możemy odłożyć łokieć na kolanie, jeżeli nie dostajemy dłonią. A jeśli masz ochotę, możesz na chwilę spleść dłonie za sobą. To taki skręt. Jeśli nie masz na niego ochoty, nadal pozostań w dynamicznym ruchu z prostowaniem nogi i przechodzeniem do wojownika drugiego. A następnie przechodzimy do pozycji jaszczurki. Odkładamy obie dłonie na macie. Prawa stopa przy prawej krawędzi, lewe kolano odkładamy na matę i teraz za pomocą prawej dłoni delikatnie odchylamy kolano do boku. Możemy przejść na przedramiona, a jeśli masz ochotę na aktywną jaszczurkę, unieś lewe kolano nad matę i pozostań chwileczkę w takiej aktywnej jaszczurce. Jeśli masz ochotę, możesz pozostać na całych dłoniach, kolano może pozostać na macie. Pozostań tam, gdzie Ci dzisiaj wygodnie. Wracamy do pozycji jaszczurki, a następnie przechodzimy do przysiadu jogicznego, do skandasany na prawą stronę. I teraz jak najniżej przechodzimy na stronę lewą. Możesz sobie pomóc dłońmi, prawa i lewa. Spróbuj teraz bez użycia dłoni, z prawej na lewą i pozostajemy na lewej stronie. Przechodzimy do pozycji jaszczurki, wycofujemy stopę do tyłu, do psa z głową do dołu. Świetnie. I to samo drugą stronę. Lewa noga w górę. Umieszczamy na początku maty do wojownika drugiego. I teraz trochę ruchu. Na wdechu prosta noga, na wydechu wojownik drugi. Na wdechu ręce w górę, prosta noga, na wydechu wojownik drugi. I jeśli masz ochotę, pozostań w takim ruchu. A jeśli masz ochotę, przejdź do skrętu, który robiliśmy na prawą stronę. Ja pozostanę na tą stronę w takim ruchu dynamicznym. Przechodzimy do jaszczurki i za pomocą lewej dłoni możemy odepchnąć lewe kolano do boku i tak jak na drugą stronę możemy pozostać tutaj, możemy przejść na przedramiona, a możemy przejść do aktywnej jaszczurki i unieść kolano nad matę. Ta pozycja pięknie otwiera nasze biodra, rozciąga je. Wracamy na całe dłonie i przechodzimy do skandasany na lewą nogę. I to samo. Przechodzimy na prawą stronę. I jeszcze raz na lewą. I jeszcze raz na prawą. Staramy się, aby to było jak najniżej. Stajemy na prawej stronie, przechodzimy do jaszczurki, a następnie wycofujemy nogę do psa z głową do dołu. Świetnie. To było dość dynamiczne. Odpoczniemy chwilę w tym psie z głową do dołu. Ja czuję, jak pracują moje nogi.
a na kolejnym wdechu uginamy nogi i przechodzimy lub przeskakujemy na początek maty i przechodzimy do siadu, ale to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze dla Was kilka pozycji. Jesteśmy w siadzie, unosimy kolana ugięte w górę. Dłonie znajdują się po bokach ciała. I teraz, jeżeli masz miejsce, spróbuj wyprostować całe nogi. Wytrzymaj chwilę, wzmocnimy nasz brzuch, wzmocnimy nasz gorset. Jeszcze chwilę, to trudna pozycja równoważąca. Jeszcze chwilę wytrzymujemy. Jeśli chcesz, możesz ugiąć nogi. I wracamy do siadu. No to co? Jeszcze raz. Uginamy kolana. Odrywamy dłonie od maty i prostujemy nogę. Nogi, obie nogi. Do pozycji okrętu. Wytrzymujemy chwilę. Testujemy naszą siłę, naszą równowagę. I wracamy do siadu. Łączymy nasze stopy. Możemy chwycić za stopy. I teraz takimi delikatnymi pulsami rozgrzewamy nasze wewnętrzne uda. Jak motylek odlatujemy, bierzemy głęboki wdech i z wydechem odkładamy całe ciało na matę do leżenia. Stopy dalej pozostają w padakonasanie. Rozciągamy nasze uda, ściągamy nasze biodra. Oddychamy głęboko. Świetnie. Odpoczywamy chwilkę w tej pozycji. Super. A teraz przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Masujemy troszeczkę nasz kręgosłup. I pozostawiamy prawe kolano przy klatce piersiowej. Odkładamy prawą rękę do boku i przenosimy kolano na lewą stronę. Staramy się je delikatnie przyciągnąć do podłogi, do maty. Patrzymy za naszą prawą ręką. Kolano nie musi dostawać do podłogi. Z czasem uda Ci się pogłębić ten skręt i z pewnością dotkniesz maty. Jeśli prawe ramię oderwało się, nie denerwuj się, nic się nie stało, to normalne. Postaraj się je przyciągnąć z powrotem. Pozostaniemy w tej pozycji troszeczkę dłużej. Ta część praktyki będzie charakteryzowała się tym, że zostajemy w pozycji troszeczkę dłużej. Trochę jak w jodze. Weź w tej pozycji kilka spokojnych wdechów i wydechów i poczuj, jak pięknie i cudownie wpływa ten skręt na całe Twoje ciało. Tutaj wszystko pracuje. I noga, i rozciągają się ramiona. I skręcony jest kręgosłup. W takich pozycjach pięknie też masujemy nasze narządy wewnętrzne, usprawniając je. Dlatego ta pozycja ma tyle korzyści i przynosi tyle dobroci. Oddychamy głęboko. Świetnie. Możesz zamknąć oczy w tej pozycji. Świetnie. Bierzemy głęboki wdech i spokojny wydech. Rozluźniamy całe nasze ciało. Następnie wychodzimy z pozycji i przyciągamy kolana do klatki piersiowej. I pozostawiamy tylko lewe kolano, prawą nogę odkładamy na matę i robimy dokładnie taki sam skręt, ale na drugą stronę. Patrzymy za naszą lewą dłonią i za pomocą prawej dłoni delikatnie przyciągamy prawe kolano do podłogi.
czujemy, jak rozciąga się nasz kręgosłup, nasz pośladek, nasze ramiona. Lewe ramię mogło oderwać się od maty. Staramy się je delikatnie przyciągnąć. I głęboko oddychamy, pozostając w tej pozycji. Poczuj ten skręt, poczuj, jak pracuje całe Twoje ciało, jak masują się Twoje narządy wewnętrzne. Oddychaj głęboko. Staraj się utrzymać głęboki oddech. W takich skrętach często mamy do czynienia ze spłyceniem oddechu, więc skup swoją uwagę teraz na oddechu, na tym, żeby był głęboki i spokojny. Jeśli możesz, spróbuj pogłębić pozycję. Może uda Ci się przybliżyć lewe kolano do maty za pomocą prawej dłoni. Ale jeśli nie, to też jest w porządku. Wszystko przyjdzie z czasem. Z czasem dotkniesz kolanem podłogi. Wytrzymujemy jeszcze chwilkę. Oddychamy i cieszymy się tą piękną pozycją. Korzystamy z tego wspaniałego skrętu kręgosłupa. Jeszcze chwilę. Następnie wychodzimy z pozycji, przyciągamy kolana do klatki piersiowej. I odkładamy nasze stopy na matę, przejdziemy do pozycji półmostka. Unosimy biodra w górę, możemy się troszkę asekurować dłońmi. Wytrzymujemy chwilę. Świetnie. I odkładamy pośladki na matę. Jeszcze raz unosimy biodra. Jeśli możesz, odłóż dłonie na matę. Spróbuj utrzymać pozycję gorsetem, pośladkami. Wyobraź sobie, że między nogami masz taką dużą piłkę i starasz się ją z całej siły ścisnąć. W tej pozycji również pozostaniemy troszeczkę dłużej, dlatego jeśli doskwiera Ci jakiś dyskomfort albo ból, możesz asekurować swoje plecy dłońmi. A jeśli możesz, spróbuj utrzymać tę pozycję bez asekuracji, wzmacniając cały gorset, pośladki, brzuch. W tej pozycji wzmacniamy również ramiona. I wytrzymujemy chwilę w tej pozycji. Bierzemy w niej kilka spokojnych wdechów i wydechów. Wspaniale. Jeśli masz ochotę, możesz wrócić do leżenia i przyciągnąć kolana do klatki piersiowej, jeśli ta pozycja sprawia Ci jakikolwiek dyskomfort. Nic się nie stanie, to wszystko przyjdzie z czasem. Ale jeśli możesz, pozostań ze mną w półmostku. Jest to też takie ćwiczenie, które przygotuje nas do następnej pozycji. Spróbujemy przejść do pełnej pozycji mostka. Wytrzymujemy jeszcze chwilę. Bierzemy wdech i z wydechem opuszczamy pośladki na matę. Następnie odkładamy dłonie przy głowie i podnosimy biodra do pełnej pozycji mostka. To bardzo wymagająca pozycja, ale pięknie otwiera naszą klatkę piersiową. Wzmacnia kręgosłup, rozciąga go. Staramy się wytrzymać chwilę w tej pozycji. Jest to bardzo trudna pozycja. Jeśli odczuwasz dyskomfort, wyjdź z pozycji. I wyzwanie, unosimy pięty na chwileczkę, na sekundę, jeśli możesz. Świetnie, wracamy do leżenia. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej.
następnie odkładamy stopy, odkładamy dłonie do naszej końcowej pozycji, do pozycji relaksacyjnej, do Shavasan. Weźmiemy w tej pozycji kilka głębokich wdechów i wydechów, tak aby rozluźnić całe ciało po dzisiejszej praktyce, która była, muszę przyznać, dość wymagająca, ale dająca też piękne efekty. Weźmy głęboki wdech i spokojny wydech. Cała praktyka już za nami. Czas się zrelaksować. Czujemy, jak rozluźnia się nasza twarz, nasze ramiona. Rozluźniamy nasze biodra, nasze nogi. Z każdym wdechem uspokajamy organizm. Czujemy, jak nasze ciało staje się miękkie i swobodnie opada na matę. Czujemy jego ciężar. Czujemy, jak grawitacja przyciąga nasze ciało. Oddychamy głęboko. Możesz przywołać teraz intencję, z którą dziś praktykowałeś, przypomnieć ją sobie i podziękować sobie za tą dzisiejszą dynamiczną praktykę. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. To chyba najprzyjemniejsza część naszej dzisiejszej praktyki, prawda? Odpoczywamy, wyciszamy się, wsłuchujemy się w siebie. A teraz możemy poruszać palcami stóp, palcami dłoni. Wyciągamy dłonie daleko, daleko za głowę, rozciągamy całe ciało. A następnie przyciągamy kolana do klatki piersiowej, odwracamy się na bok i przechodzimy do siedzenia. Może to być siad skrzyżny, plecy proste. Jeszcze kilka ruchów ramionami. Jeszcze pokręcimy trochę głową w prawą i w lewą stronę. Rozluźnijmy szyję. I jeszcze kilka kółek. A z kolejnym wdechem unosimy dłonie do nieba. Na wydechu odkładamy je na wysokości serca. Jeszcze jeden głęboki wdech. Dłonie do nieba. I z wydechem na wysokości serca. Głęboki wdech i wydech. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą praktykę, która była dynamiczna, ale wydaje mi się, że taka dodająca energii. Dziękuję Ci bardzo za obecność. Do zobaczenia na następnych praktykach. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz łapkę w górę albo komentarz. I widzimy się na macie. Do zobaczenia.